W meczu z Jastrzębskim Węglem nie mogli zagrać Dejan Wincić, Maksim Żygałów i Michał Ostrowski. Rozgrywający Cerat Czarnych narzekał na ból kolana. Klub informuje, że uraz ciągnie się od meczu z Treflem w Gdańsku. Z kolei Maksim Żygałów nabawił się kontuzji pleców. Stało się to w czasie treningu w drugi dzień świąt. Na szczęście nie jest to groźna kontuzja. Zabiegi przyniosły szybką poprawę. Z kolei Michał Ostrowski podkręcił staw skokowy. Najbliższy mecz radomianie rozegrają 13 stycznia, kiedy podejmą Indykpol AZS Olsztyn.